większe wyjścia w bazę i ten tusz na takie wyjścia codzienne, tylko tusz i on się bardzo fajnie sprawdza. W sensie widać rzęsy, tak jakbym chciała, żeby je było widać. Bo w ogóle nie jestem specjalnym zwolennikiem sztucznych rzęs. Znaczy mam je oczywiście na zdjęciach, ale tylko na zdjęciach. Nie bardzo sobie wyobrażam, żeby gdzieś wyjść w sztucznych rzęsach. Tak samo sztuczne przedłużanie rzęs u kosmetyczek wydaje mi się trochę nieeleganckie. Jakoś tak nie jestem zwolenniczką robienia takich rzeczy. Też ten tusz sprawia, że rzeczywiście te rzęsy stają się widoczne, a baza je troszeczkę zdaje się wydłużać, więc efekt końcowy użycia obydwu tych produktów jest bardzo mnie zadowalający. Nawet sobie za dużo tego tuszu nabrałam. Oczywiście stało się to, co się zawsze dzieje, czyli że tego tuszu jest za dużo na linii wodnej oka, właśnie po to patyczki do uszu, które się przydadzą do oczu. Pamiętajmy o tym, że cały czas twarz nie jest jeszcze pokryta fluidem, więc w razie jakichkolwiek niedociągnięć, problemów, możemy jeszcze wszystko przemyć. Znaczy wszystko z wyjątkiem oczu. Najlepiej oczu nie przecierać teraz niczym. Oczywiście coś mi chlapnęło. Standard. Mówiłam, że się często brudzę. Dobra, w razie czego można te rzęsy jeszcze domalować na samym końcu. Nigdy nie rozumiem tego fenomenu. Znaczy, pomijając, że nie podobają mi się sztuczne rzęsy na takim makijażu, który nie ma służyć do zdjęć, tylko do wyjścia gdzieś, ale zawsze jestem pełna podziwu dla kobiet, które w takich tutorialach makijażowych, no i w ogóle w życiu, potrafią zrobić sobie pełny makijaż, a później niczego nie uszkadzając, dokleić sztuczne rzęsy. To jest jakaś zdolność na pewno manualna, której nie posiadam. Dobrze, i teraz się właśnie przydają patyczki. Zwykłe patyczki. Są też takie specjalne, które są lepsze, ale teraz robimy tak. Dobra. Dobra, to wygląda naprawdę jak z mechanicznej pomarańczy. Ok. Żeby nie mieć tego tuszu w środku, w oczach. To nie jest wskazane. Dobrze, wygląda na to, że już skończyłam oczy. Chyba. Tak. Na to wygląda. I mogę zająć się resztą. Więc to jest właściwie jedyna rzecz, której nie mam na dzisiaj. Trochę się czuję, bym ją zdradziła. Ale jest to L'Oreal, któremu byłam wierna bardzo wiele lat. Jest to taka baza pod, tak wygląda, baza pod makijaż. Marykei też ma coś takiego w swojej ofercie i na pewno kiedyś nabędę. Natomiast, ponieważ użyłam bazy pod makijaż tylko wtedy, kiedy chcę, żeby ten makijaż utrzymał się dłużej. W sumie nie wiem nawet dzisiaj, czy chcę, żeby się utrzymał dłużej, ale już to zrobię. Porządnie, to porządnie. To nie jest jakby bardzo, bardzo ważna rzecz, więc ponieważ używam go nieczęsto, to mam go po prostu dużo, więc nie chcę wyrzucać pełnego opakowania. Zwłaszcza, że służy mi bardzo dobrze, jest to bardzo dobra baza pod makijaż, ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że baza Mary Kay pod makijażem.
pijesz również jest świetna, więc tak. Dobrze. Dobrze. Korektor. Korektor również Mary Kay. Korektor zakupiłam sobie bardzo niedawno. Korektora właściwie od momentu zakupu tych pierwszych kosmetyków do malowania twarzy Mary Kay właściwie w ogóle nie potrzebowałam i nie używałam. Bo znakomicie sobie radził ze wszystkim pokazywany już wcześniej fluid, podkład. Aczkolwiek zaczynają się wakacje, zaczynają się komary, które bardzo do mnie lgną i czasami sobie jakieś pojawiają się jakieś małe, czerwone, nieoczekiwane sytuacje na twarzy, które dobrze jest pokryć najpierw korektorem, a dopiero potem fluidem całość. Te okolice oczywiście nosa, jak się ma jakieś tam naczynka pękające lub po prostu widoczne, dobrze jest nim pokryć wszystko generalnie to, co chcemy zakryć bardziej. Teraz mam świetnie. To jest akurat korektor nie pod oczy, tylko do całej twarzy. Jeśli chodzi o kosmetyki Mary Kay, to się to w zerialach te kobiety robią to tak w taki ładny sposób. Nie jak ja w tej chwili. Taka gąbeczka, która pozwala to rozprowadzić. Natomiast korektor pod oczy Mary Kay, wiem od różnych użytkowniczek, że nie wszystkie są nim zachwycone, tak bardzo jak tym korektorem, który pokazałam teraz, do twarzy w ogóle, całej, więc to pewnie też zależy od jakichś indywidualnych preferencji, ale ten to mi się bardzo spodobał. No i tak, ten podkład pokazywany wcześniej, podkład Mary Kay matowy, to może być lepiej, matowy, akurat ja użyłam matowego, może być też błyszczące, błyszczące rzeczy zaraz będę sobie nakładać na twarz, więc może wystarczy. Jego się tak rozprowadza w rękach, po prostu się w ogóle fajnie rozprowadza rękami i rozgrzewa, tak jak widzicie, nie dużą ilość. I rozprowadza się go tak, żeby go troszeczkę ogrzać. Trzeba ogrzać, potrzebuje ciepła. I ciepiemy na twarz po prostu, tak jak leci. Ciepiemy na twarz zupełnie tak jak krem, niczym się nie przejmujemy. Całą twarz, znaczy z wyjątkiem oczu już wcześniej zrobione. Możemy nawet zahaczyć trochę usta. Wcale nie musimy go jakoś tam do połowy szyi na przykład rozprowadzać, bo on jest, jak jest dobrze dobrany, a mi akurat świetnie kolor dobrała do skóry moja konsultantka Mary Kay, to jak jest dobrze dobrane, to nie ma różnicy jakiejś takiej znacznej między szyją, a nie powinno w każdym razie być, a twarzą. Bo i tak w pewnym momencie musimy skończyć nakładać ten fluid i to trochę nakładanie na szyję to po prostu zmienia, obniża tą linię, gdzie jest różnica, ale różnica i tak prędzej czy później gdzieś tam będzie widoczna, jeśli kolor nie jest dobrany dobrze, prawda? Czy nie? Dobra. No rzeczywiście ładnie kryje. Tutaj jeszcze jakieś... Coś jeszcze zobaczymy na oczach, co byśmy chcieli zakryć. Elegancko rozprowadzać go gąbeczką. Spróbuję troszeczkę namoczona, ale jednak co ręce to ręce. Podobnie jak z jedzeniem. Jeszcze bardziej elegancko jest jeść widelcem, nożem, widelcem, łyżką. No dobra, łyżką, zostawmy łyżkę, ale nożem, widelcem jest bardziej elegancko, natomiast bardziej smakuje rękami. Dobra, to teraz kolejne rzeczy smakują dobrze.
bardziej. On tak wygląda. Widzicie teraz tak naprawdę kulisy mojego nagrywania. On jest sypki. Jest ostatnio w tym takim zestawie startowym dla konsultantek. Taki jest, więc go troszeczkę tutaj wysypuję i nakłada na twarz. Nałożę na twarz pędzlem do fluidu, do pudru, przepraszam. Oczywiście nie fluidu. I w sumie też nie bardzo znam technikę. Myślę, że po prostu robi się to tak. Tak, żeby było dobrze. W ogóle ten pędzel jest strasznie miły te tylko. Do tego twarzy. Ten puder jest bardzo, bardzo delikatny, on nie ma jakiegoś strasznie mocnego koloru sam w sobie. Mam wrażenie, że się dobrze zabija z kolorem fluidów. W związku z tym nie mam takiego poczucia, że mam jakąś starszą maskę na sobie, a bardziej, że się już tak nie błyszczę, jak się błyszczałam wcześniej. Też puder. Puder rozświetlający. On mi trochę tak różowy. To jest akurat Ribbon Pink. Są oczywiście różne kolory w Mary Kay. On się nazywa puder rozświetlający, więc właściwie nie wiem do końca, czy to znaczy, że jest rozświetlaczem, czy bardziej pudrem. Natomiast ja go jako używam jako różu. Policzki. I nie wiem, nic z brązerem. To jest tak zwane konturowanie twarzy, z którego się całe życie śmiałam, a teraz je robię. Nie wiem, czy to zaraźć. Może ja tak naprawdę robiłam wcześniej, tylko jakoś ta nazwa mnie trochę odstraszała. Więc niedużo go. Podobnie jak się robi od środka do zewnątrz. Zobaczymy, czy to będzie prawda. Generalnie chodzi o to, żeby podkreślić ten kształt policzków, które są pucołowate. I troszeczkę wyszczuplić twarz w brązer. Taka jest teoria, przynajmniej zobaczymy w praktyce. Jakiekolwiek by się Nina do tego nie zrobiło, ona zawsze będzie głupia. Tak, więc to był puder rozświetlający. Teraz jest drugi puder, też dostępny w tym takim zestawie startowym dla początkujących konsultantów. Tak. To jest po prostu też puder, tylko ciemniejszy. Też, tak. On jest to akurat beż jeden dla mnie, ale to każda kobieta sobie musi do swojej emocji dobrać. To naprawdę mieć konsultantkę dobrą, która jej dobierze. I to jest puder, który się na mojej twarzy nie sprawdza, oczywiście jako puder, bo wyglądałabym co do mnie dziwnie, chyba żebym chciała być bardzo opalona, żeby pasował mi do karnacji. Ale dowiedziałam się od konsultantki, że mogę go spokojnie traktować jako bronzer, nie muszę kupować typowego bronzera, tylko po prostu jego traktuję jak bronzer. Także tutaj chyba ważne jest to, żeby iść od linii ucha w tą stronę i troszeczkę pójść później do góry. Także jego nakładam też na tą. Dobra, więc już mam. Będę jeszcze rozcierać trochę. Tak samo tutaj. Usłyszałam, o co chodzi, ale chodzi o to, żeby generalnie było dobrze. Tak, co jeszcze w ogóle? Generalnie bronzery robią tak, że nam wyszczuplają różne miejsca. Więc jeśli na przykład mam ochotę w
wyszczuplić sobie trochę nos albo sprawić, żeby on nie był taki duży na przykład. Każda kobieta ma inny nos, ale na przykład ja sobie lubię robić tak. Taką... troszeczkę go optycznie zmniejszyć, troszeczkę wszystko tym samym bronzerem, czy też pudrem udającym. Podobno, teraz do tego się na szkole nie dowiedziałam, można to zrobić też tutaj. Tak, i teraz zestaw takich trzech rozświetlaczy do ciała i twarzy, całego ciała właściwie, o których pisałam już, pisałam właściwie w dwóch wpisach. Do pierwszego kupiłam sobie dwa, a do drugiego sobie kupiłam trzeci. To są te, widzę, że to będą widoczne. Tak, one są naprawdę, naprawdę przepiękne. Przepiękne kolory. Pierwszy kolor to jest taki bardziej wpadający w róż. On jest taki bardziej srebrny. Drugi kolor jest typowy złoty. Pierwszy srebrny to jest silver sand. Piasek, tak, srebrny. Drugi to jest golden horizon. Złoty horyzont. I trzeci to jest bronze light. On jest niby light, ale to jest taki no, ciemny bronz. Zaraz to zobaczymy też na twarzy. Te kosmetyki, te rozświetlacze można stosować tak naprawdę na całą twarz i na całe ciało. Możemy sobie dłonie na przykład i resztę rąk troszeczkę rozjaśnić, jeśli idziemy na jakieś wesele albo jakąś inną dziwną uroczystość, to możemy sobie troszeczkę też poszaleć z dekoltem na przykład, tak, żeby on się jakoś tam mienił, jeśli to lubimy. Twarz, zaraz pokażę, co ja robię z nimi na twarzy. Minimalnie sobie ją rozjaśniam właśnie nimi. Je można ze sobą mieszać i można też mieszać z podkładem. Można je wymieszać również z kremem. To jakimś takim balsamem do ciała, na ciało, więc właściwie możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Tego najciemniejszego, Bronze Light, używam jako bronzera. Tego najjaśniejszego, srebrnego oraz złotego, albo oddzielnie, albo łącząc je, używam jako rozświetlacza. Gdybym nie miała umalowanych teraz powiek, to też mogę, no, można to użyć na powieki. Ja mogę troszeczkę, może właśnie spróbuję trochę użyć dzisiaj, zobaczymy, to będzie improwizacja. Tak, w ogóle fajna jest też aplikacja. Na pewno tam jest taka półka, sobie tutaj z niej coś wydatuje i można sobie w ten sam sposób ją naciskając nabierać się na to. Może zastosuję teraz ten pędzelek do rozcierania cieni. Odrobinę na niego nałożę rozświetlacza. Zupełnie tak na początku powieki. Bardzo. On jest bardzo ładny, on na powiekach nie jest aż taki bardzo trwały, dlatego jeśli chcemy mieć tylko ten rozświetlacz na powiece jako cień, to dobrze jest wcześniej pomalować powiekę właśnie tą bazą, a później też fluidem odrobinę, żeby ona była taka, miała coś trwałego. Nawet jak to się zaczyna troszeczkę schodzić czy rozmazywać, to ona będzie jeszcze trochę trzymać fasun. Czy tak jest ładnie? Mam nadzieję.
właściwie zostawię go. Srebrny, taki odrobinę róż wpadający, więc trochę pasuje do tych oczu i szminki, które chcę później położyć, więc najpierw jako rozświetlacz. Rozświetlający wcześniej nakładany, czy też puder rozświetlający. Ten puder oczywiście nie chcę, żeby on się zmazał, on tam ma cały czas być i sobie rozświetlać po swojemu, w swoim własnym stylu, natomiast to jeszcze takiego dodać blasku. To jest właściwie dobrze rozetrzeć. Połączenie tego pudru wcześniejszego z tym rozświetlaczem daje bardzo, bardzo fajny efekt. Widzę, że to widać teraz. Jeszcze odrobinę tutaj. Tego nie widać. Niekończące się pasmo poprawy. Rozświetlaczy. Nie lubię rozświetlaczy. Wydawało mi się to dziwne. Wydawało mi się, że się strasznie błyszczę. Ja się w ogóle nie bardzo lubię błyszczeć. Ten błysk wewnętrzny też wystarczał. Albo ten błysk wewnętrzny się zmniejszył, albo po prostu coś się zmieniło w moich potrzebach. Bo zdecydowanie teraz bardziej lubię się błyszczeć. Teraz daję ten najciemniejszy. Tego Golden Horizon będę chyba dzisiaj nie użyję. Jest bardzo ładny, ale można go zmieszać, tak jak mówiłam już wcześniej, z tym srebrnym i to też daje bardzo ładny efekt. I tutaj już nigdy nie jest tak fajnie, bo z tym brązowym to jest po prostu jakiś dramat, to jak on wygląda, ale jak się go na twarz położę, staram się go kłaść ładnie, ale może zrobię to tak, jak robię to zazwyczaj, czyli niespecjalnie estetycznie. To mogę już kreskę, którą będę później rozcierać, to może pójść z tym bardziej w dół. Przypominam, że bronzer już generalnie mamy. To wygląda strasznie. Dobra. Tutaj od góry. Tutaj trochę to, co mi zostało, to sobie w ciebie w czoło, ale nie będę z tym przesadzać. Czy zrobiłam to dobrze, ale mniej więcej tak. Niedoskonałość to słowo, prawda? Jestem pod wrażeniem swojego odkrycia językowego. Tutaj sobie jeszcze troszeczkę coś zakryję. Kolejne ugryzienie. Naprawdę, nie mam żadnych pryszczy, a mnóstwo ugryzień. Kąże. Bardzo irytujące. Dobra. Tak to wygląda. Jeśli chodzi jeszcze o rozświetlacze, i to wolę akurat zrobić tym rozświetlaczem, daje jaś.
zrobić. O, to jest chyba dobre słowo. Czyli na przykład tutaj na nosie, tylko spróbowałam zmniejszyć przez tutaj jeszcze tam, gdzie mam cienie. Spróbowałam go zmniejszyć przez skrócić odrobinę optycznie przez bronzer, a teraz podkreślę czubek, żeby się zrobił taki fajny. Tutaj jeszcze tak zwany łuk kupina. Oczywiście zaraz rozrobię, żeby nie było strasznie głupiego. Do nakładania cieni. Pędzelek. Może tak zostawię. Tak jak mówię, mówiłam chyba o tym wcześniej. Brwi nie ruszą mnie, nie lubię kombinowania z brwiami w żadnym sensie. Nie mam takiej potrzeby, po prostu je jakoś próbuję przeczesać, ale są absolutnie moje, niedorysowane, nie regulowane w żaden sposób. A, jeszcze jeden trik, o którym się dowiedziałam dopiero na ostatnim szkoleniu, to że w sumie nie muszę tego robić, bo mam duże usta, ale optycznie uwypuklić sobie usta możemy w ten sposób, że położymy bronzer. Ja właśnie daję ten rozświetlacz najciemniejszy, mamy bronzer pod. Tutaj. Czy to widać? Pod linią. Rozetrzemy, to on nam zrobi taki cień. Sprawię, że to usta będę to się trochę większy. No i już ostatnia, czy już naprawdę doszłam do końca? Chyba tu jeszcze jakąś kosmetyką. Nie ma. Ostatni etap to szminka. Ja właściwie dzisiaj sobie chciałam zmieszać dwie szminki. Pierwsza szminka to fantastyczna w ogóle rzecz od Mary Kay, czyli zaskaczę wszystkich, że od Mary Kay. Flamaster. Flamaster. Szminka w formie flamastra. Magenta Mirage się nazywa akurat ten kolor. To jest kolor, który kupiłam później. Ja wcześniej miałam taki bardzo, bardzo różowy Desert Flora. Nadal mam, że już mi się zużyła. To, co jest ważne, przepraszam bardzo, w tych flamastrach, to to, żeby je dobrze rozgrzać w dłoniach lub pod ciepłą wodą i dobrze nimi tak wstrząsnąć, bo trzeba nimi wstrząsnąć, potrzebuję silnych wrażeń, bo jak się tego nie zrobi, to może być mały problem z aplikacją. Usta mam już wcześniej przygotowane. Teraz nie będę mówić, może. Staram się nie wyjeżdżać poza linię ust, to już nie jest modne. Nie powinno być. Jeśli już, to ewentualnie tutaj, tylko w tym miejscu, możemy sobie odrobinę pozwolić na minimalne wyjechanie. Natomiast wszędzie indziej to wygląda trochę jak usta klauna, nie wszyscy lubią klaunów, więc lepiej nie iść tam drogą. Jest na początku bardzo delikatny za pierwszym pomalowaniem, później go można troszeczkę wzmocnić kolejnymi warstwami.
jest niesamowicie trwały, naprawdę. Cały dzień można w nim być, funkcjonować normalnie, jeść, wiem coś o tym, dużo jeść i właściwie się tej szminki za bardzo nie zjada. On zostaje na ustach. Ponieważ ta szminka jest dosyć mocna, a ja chciałam taki bardziej wieczorowy look, ale taki jednak trochę może lżejszy, to pozwolę sobie połączyć to z, takim, z taką szmineczką, z takim błyszczykiem Mary Kay. Tak ona wygląda. Ona też jest w tym zestawie startowym dla początkujących konsultantek i ja ją dostałam właśnie w tym kolorze. Zaraz jeszcze sprawdzę. Peach Glow. Akurat jest ten kolor. Nie wiem, czy zawsze jest tam dodawany, czy akurat tak trafiłam, ale jest dla mnie bardzo dobry. I jeśli położę na ten jedną, na drugą, to efekt jest bardzo fajny, bo nie jest aż tak mocno jak teraz, a się błyszczy. Jeszcze zrobić taką rzecz i powinna też tego rozświetlacza położyć na ustach odrobinę. Najlepiej na sam środek, żeby to później rozsmarować. Na boki, ale nie do samego końca. Sprawi, że usta się staną optycznie troszkę większe. Chociaż nie muszą. Efekt końcowy wygląda tak. Jakieś fajne buty. Staram się wam pokazać, że może zdecydowanie lepsze światło. Nie było to możliwe wcześniej z bardzo wielu różnych powodów. Kręcenie filmów wcale nie jest łatwe. Dopiero się dzisiaj o tym miałam okazję przekonać.